Dzień dobry, Zaku Board Games. Ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam grę Turing Machine. Zapraszam. No dzień dobry, dzisiaj w dzisiejszym filmie przedstawię Wam, jak już mówiłem, Turing Machine od wydawnictwa Lucky Duck Games. Od razu tutaj pragnę nadmienić, że grę otrzymaliśmy właśnie od wydawnictwa Lucky Duck Games, za co serdecznie dziękujemy. I na samym początku, co będzie w tym filmie? Najpierw pokrótce przedstawię Wam, o co tutaj chodzi, przedstawię Wam mniej więcej zasady, nie będę przedstawiać absolutnie wszystkich zasad, ponieważ no, dowiecie się tego w trakcie tego filmu, a na samym końcu będzie podsumowanie i nasza opinia, jak przyjemnie czy nieprzyjemnie gra nam się w maszynę Turinga. Najpierw szybkie omówienie gry. Co tutaj robimy i o co tutaj w ogóle chodzi? Turing Machine, czyli sama nazwa gry, nawiązuje oczywiście do pracy, do maszyny Alana Turinga, która była takim trochę protoplastą systemów komputerowych, systemu programowania i takich komputerowych algorytmów. Nie bijcie mnie, jeśli mówię to źle, ponieważ ja się na tym absolutnie nie znam, ale właśnie nawiązuje do tego nazwa tej gry. No i generalnie temat samej gry. Tutaj będziemy posiadali właśnie maszynę Turinga, której będziemy zadawać pytania poprzez odpowiednie weryfikatory, poprzez odpowiednie karty kodów, aby z tej maszyny otrzymywać informacje zwrotne. No i w zależności od tego, jak dopasujemy właśnie te informacje zwrotne, musimy odgadnąć kod. Liczby w tym kodzie są to liczby od 1 do 5, no i osoba, gracz, który w najmniejszej ilości pytań zadanych właśnie maszynie Turinga weryfikatorowi odgadnie ten trzycyfrowy kod, będzie wygrywać rozgrywkę. I to tak w dwóch słowach, a teraz przejdę właśnie do omawiania zasad, ale tutaj może być trochę skomplikowanie i na samym początku może to być, że tak powiem, trudne w zrozumieniu ogólnie tej zasady zadawania pytań, ponieważ w trakcie rozgrywki będziemy zadawać pytania do weryfikatora. W zależności oczywiście od tego, jaką zagadkę sobie wybierzemy, ponieważ tak jak widzicie, tutaj w instrukcji znajduje się 20 zagadek. Po tym jak przez to wszystko sobie przejdziemy i nie będziemy chcieli do tego wracać, to jest także strona internetowa i tam tych zagadek jest milion dosłownie, ale powiedzmy, że weźmiemy sobie pierwszą zagadkę, najłatwiejszą, więc powiedzmy, że trochę to zaspoileruję. Więc jak już poznacie tutaj te odpowiedzi, a będziecie grali w Turing Machine, no to pomijcie po prostu tą pierwszą zagadkę. Nie będę także dokładnie mówić, jak rozkładać tych kart, ale według tego, co jest w opisie, ustawiamy weryfikator, ustawiamy karty weryfikacji oraz ustawiamy karty kryteriów, tak jak jest to opisane oczywiście w tej naszej zagadce. Dodatkowo, żeby nam się nie pogubiło, suchościeralnym pisakiem, który oczywiście jest dołączony w grze, na tych kartach weryfikatorów możemy zaznaczyć do którego weryfikatora one aktualnie pasują, ponieważ w trakcie rozgrywki będziemy je podnosić, sprawdzać, wymieniać między graczami, więc może nam się to w trakcie pomylić, a jak takie karty nam się pomieszają, to niestety, ale zepsujemy sobie rozgrywkę. No i właśnie rozgrywka. Rozgrywkę będziemy zaczynali od dobrania sobie jakiegoś kodu, będziemy tworzyć pewien kod. Zawsze musi być to kod złożony z liczby niebieskiej z lewej strony, w środku z żółtej i tej fioletowej z prawej. Jest to taka liczba, jaką oczywiście chcemy, czyli powiedzmy, że ja stworzę sobie liczbę, zrobimy 135 i ustawiamy tą liczbę w taki właśnie sposób. I teraz ta liczba tak naprawdę to jest pytanie. To jest pytanie do weryfikatora. I teraz omówię Wam koncept, o co tutaj chodzi z tym zadawaniem pytań do weryfikatora. My będziemy zadawać pytania, a on będzie wypluwał nam odpowiedź. I później tą odpowiedź będziemy odpowiednio zakreślać na swojej tutaj kartce. Oczywiście po kilku takich pytaniach dojdziemy do tego, jaki kod jest prawidłowy. Ale właśnie. Każdy w swojej rundzie, w swojej turze, a wykonujemy tury w tym samym czasie, czyli oczywiście symultanicznie, może zadać do 3 pytań i może zadać pytania do dowolnego z tych weryfikatorów. Powiedzmy, że jak ja ustawiłem sobie taki kod 135, to chciałbym zadać pytanie weryfikatorowi A. I teraz jak to wygląda? Weryfikator A odpowiada mi na pytanie, czy liczba z żółtym kwadratem jest mniejsza od 4, czy jest równa 4,
czy jest większa od 4. Ale jak wygląda moje pytanie? Jeśli ja tutaj w tym moim przykładowym kodzie, tak naprawdę w tym moim pytaniu, wrzucam liczbę, która jest mniejsza od 4 według tego pytania, tego schematu, to właśnie zadaję to pytanie, czy ta liczba jest mniejsza od 4, a raczej stawiam taką tezę. Stawiam taką tezę, skoro dałem tutaj liczbę mniejszą, trójkę, i obojętnie, czy to będzie jedynka, dwójka, czy trójka, to stawiam tezę, że pasuje to do tego kryterium z lewej strony. No i właśnie w tym momencie będę to sprawdzać, czyli biorę tą kartę weryfikatora i ona mi powie, czy mam rację, czy tej racji nie mam. Zawsze muszę dopasowywać, tak jak widzicie tutaj, kółeczka, kwadraciki, wrzucam to w taki sposób. No i dostałem negatywną odpowiedź, ponieważ jak widzicie, albo znajduje się tutaj krzyżyk na czerwonym tle, albo taki ptaszek na zielonym tle. Jeśli dostałem odpowiedź negatywną, oznacza to, że ta moja teza jest błędna. Czyli liczba żółta nie jest mniejsza od 4, czyli jest albo równa 4, albo większa od 4. Dajmy na to hipotetycznie, że tutaj w tym moim pytaniu, oczywiście inne pytanie, inny numer mogę zadać dopiero w następnej rundzie, teraz robię to tylko, żeby Wam pokazać, dałbym liczbę 5, tak? Czyli w tym momencie stawiam tezę, że żółta cyfra jest większa od 4, czyli sprawdzam warunek z prawej strony. I tak samo, biorę ten sam weryfikator, kartę weryfikatora. No i też dostaję odpowiedź negatywną, czyli oczywiście, skoro nie jest ani mniejsza, ani większa, to wychodzi na to, że to jest 4. Mógłbym wziąć tutaj 4 i ta 4 oczywiście powinna potwierdzić to, że żółta liczba jest liczbą 4. Jak tutaj widzicie, wszystko się zgadza. No i teraz jakie inne kryteria, jakie inne pytania jeszcze możemy zadawać naszemu weryfikatorowi? Powiedzmy, możemy sprawdzić liczbę cyfr 3 w kodzie, czyli jeśli ja do swojego kodu wrzucę jedną trójkę, jedną, powiedzmy zrobimy sobie 3, 1, 1, wrzucę jedną trójkę, tak, i pytam się weryfikatora, czy w tym kodzie znajduje się dokładnie jedna trójka. I weryfikator odpowiada mi, że nie. Czyli albo może być więcej tych trójek, albo może nie być żadnej trójki. Co jest ważne, jeśli tu bym miał odpowiedź prawidłową, to nie znaczy to, że ta pierwsza cyfra to jest trójka. Moje pytanie było, czy w całym kodzie znajduje się trójka, a nie w którym miejscu. No i teraz jeszcze tu mamy dwie takie karty, przez nie też sobie przejdziemy. Powiedzmy takie pytanie, takie kryterium odpowiada nam pytanie, jaka jest wartość niebieskiej cyfry w stosunku co do żółtej cyfry. Czyli na przykład jeśli użyłbym takiego kodu, to moja teza wygląda tak, że niebieska jest większa od żółtej. I teraz mogę sobie coś takiego sprawdzić i wychodzi mi, że nie mam racji, czyli niebieska nie jest większa od żółtej, czyli jest albo taka sama, albo jest oczywiście mniejsza. Czyli na przykład jeśli tutaj byłaby piąteczka, zrobimy sobie w ten sposób, no to odpowiedź na moją tezę w tym przypadku, że żółta cyfra będzie większa od niebieskiej, jest prawidłowa. Tutaj znajduje się jeszcze jedno kryterium, do którego mogę zadać pytanie, którego koloru cyfra jest mniejsza od pozostałych, czyli w takim przypadku, w takim kodzie, jeśli zadałbym pytanie temu weryfikatorowi, to otrzymam odpowiedź, czy fioletowa jest rzeczywiście najmniejsza, czy nie jest. No i ogólnie w ten sposób właśnie zadajemy pytania. Tak jak już mówiłem, w rundzie możemy zadać do 3 pytań. No i w ten sposób właśnie zadajemy pytania. Oczywiście te pytania będą się zmieniać, ponieważ jak tutaj widzicie, tych przeróżnych kart weryfikacji jest naprawdę cała masa. To są najłatwiejsze pytania, później są tu inne symbole, dosyć trudne. Czasami tutaj pojawia się więcej tych kart kryteriów, tak, tu są kryteria, więcej kart kryteriów, więc po prostu będziemy musieli przejść przez więcej pytań, żeby taką trudniejszą nieco do odgadnięcia liczbę, no żeby odgadnąć, tak? Ale właśnie w jaki sposób będziemy zaznaczać to na naszej planszy, te wszystkie podpowiedzi i te odpowiedzi, które wypluwa nam weryfikator. Powiedzmy, że wróćmy sobie do tego pierwszego przykładu, który tutaj był. Dajmy na to, że mamy taki właśnie kod, mamy takie pytanie 3, 5, 1 i sprawdzamy weryfikator A, czyli porównujemy sobie żółtą w stosunku do czwórki, czyli nasza teza teraz mówi, że żółta będzie wyższa od czwórki.
de facto, czy po prostu będzie to piątka, czy nie, no bo jest maksymalnie piątka, tak? Czyli bierzemy sobie taki weryfikator, sprawdzamy. Jak już wiemy po tym, co sprawdziliśmy wcześniej, no to wiemy, że to nie będzie piątka, więc weryfikator wypluwa nam odpowiedź, że nie, żółta nie jest wyższa. No i właśnie, w jaki sposób możemy to zaznaczyć? Przede wszystkim, taki kod, który wybraliśmy, na samym początku wpisujemy, czyli wpisujemy sobie 3, 5, 1. Sprawdzamy w tym momencie weryfikator A. Weryfikator A wypluł nam błędną odpowiedź, czyli zaznaczamy sobie krzyżyk. No i teraz, skoro dowiedzieliśmy się, że na pewno nie będzie to piątka, ponieważ albo żółta może być równa lub mniejsza od 4, to tutaj w tych naszych podpowiedziach możemy sobie od razu wykreślić piątkę, że na pewno to nie będzie ta cyfra. Dodatkowo jeszcze dla przypomnienia możemy sobie zapisać właśnie taką podpowiedź, czyli pod weryfikatorem A możemy sobie napisać, że cyfra z kwadratu, niech będzie łopatologicznie, nie jest większa od 4. No i właśnie w ten sposób tura po turze będziemy zadawać pytania, tak jak mówiłem, maksymalnie 3 weryfikatorom do momentu, aż nie wykluczymy takiej ilości tych wszystkich liczb, nie wpadniemy, nie wydedukujemy na to, no dobra, nie wydedukujemy, po prostu logicznym tokiem rozumowania, ponieważ nie do końca to jest gra dedukcyjna, logicznym tokiem rozumowania dojdziemy do tego, jaki jest prawidłowy kod, czyli powiedzmy, dajmy na to dla przykładu, że skreśliliśmy te wszystkie liczby, tak, mamy 1, 4, 5, wiem, że to jest poprawny kod, no to będziemy mogli taki kod przedstawić, a na koniec każdej rundy wygląda to w ten sposób, że gracze wystawiają ręce przed siebie, jeśli znają kod, to podnoszą kciuk do góry, jeśli nie znają kodu i muszą grać dalej, to kciuk w dół. Osoba, która dała kciuk do góry, sprawdza oczywiście w odpowiedziach, które są w instrukcji, na stronie internetowej musi sobie kliknąć i zobaczyć, czy ten kod jest prawidłowy. Jeśli tak, no to wygrywa grę. Po co sobie to tutaj wszystko zaznaczaliśmy? Ponieważ jeśli kilka osób wpadnie na ten kod w tym samym czasie, to sprawdzamy, kto miał mniej pytań do maszyny, ponieważ to nie jest tak, że co rundę musimy zadać po 3 pytania, możemy oczywiście zadawać ich mniej. No i tak mniej więcej, oczywiście w skrócie, wyglądają zasady do maszyny Turinga. Mam nadzieję, że załapaliście, o co chodzi, ponieważ no, powiem szczerze, że na samym początku dla mnie było to trochę skomplikowane, ponieważ w tego typu gry no, jeszcze nie grałem. Więc mam nadzieję, że załapaliście i przejdziemy sobie teraz do takiego podsumowania. Co my myślimy o maszynie Turinga? Zawsze na samym początku są komponenty i jest klimat gry. Jeśli chodzi o sam klimat gry, no to tak jak tutaj widzicie, to jest naprawdę, nawet powiedziałbym, że taka sterylna gra, sterylnie, minimalistycznie wykonana. Tutaj nie ma grafik, nie ma za bardzo obrazków, jest białe tło, bardzo proste elementy, żeby po prostu w tym się połapać. Gra jest minimalistyczna, ale przez to jest bardzo, bardzo czytelna i to jest akurat na plus, a jeśli ktoś szuka tutaj nie wiadomo jakiego klimatu, no to niestety akurat tutaj klimatu w tej grze nie ma. Ale muszę też przyznać, że gra ma takie odczucie, że jest to coś w rodzaju programu komputerowego, że nawet to niekoniecznie musiałaby być gra planszowa na kartach, tylko jeśli grałbym w to na komputerze, na aplikacji, to tutaj mogłoby być podobne odczucie, więc wydaje mi się, że taki nawet zabieg, no w stosunku do tematu, do komputerów, do programowania, do algorytmów i tak dalej, to się ze sobą w taki fajny sposób łączy, bo z jednej strony tutaj absolutnie nie ma klimatu, a z drugiej strony gra swoją mechaniką, tym jak wygląda i tak dalej, jednak nawiązuje no, do tego tematu, do maszyny Turinga. Jeśli zaś chodzi o komponenty, no to komponenty tutaj są naprawdę spoko, dostajemy te karteczki, to też jest fajne, że nie musimy sobie tego tutaj drukować samemu, tych kart tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, ale to chyba, tak, do tego przejdę sobie do regrywalności, każdy z graczy ma zasłonki swoje, które też nam pomagają, oczywiście, żebyśmy sobie nie zaglądali za ramię, ale także ta wystawka na te karty kodów, ona jest naprawdę bardzo fajna, w ogóle bardzo fajny jest pomysł, ja do tej pory nie widziałem
podejrzewam, że są jakieś gry, które mają takie powycinane karty, które jak ułożymy odpowiednio, to coś tam się nam układa. Wiem, że w wielu grach są transparentne karty, gdzie jedna na drugą kartę się nakłada i wtedy daje nam jakiś efekt. Ale takie wycięcia, no powiem, że jest to wykonane naprawdę bardzo spoko. Jest to wykonane według mnie całkiem solidnie i w ogóle fajnie, że to pudełko jest powycinane. Widzieliście, jak to pudełko wygląda, a co jest jeszcze fajniejsze? Okej, nie mam tutaj przy sobie spodu, oczywiście samego pudełka mam tylko wieczko, ale widzicie te tutaj szczeliny? Nawet jeśli to wieczko wsadzimy złą stroną do pudełka, to pokaże nam tutaj błędny kod. Czyli prawidłowo nawet musimy to wieczko samo włożyć do pudełka, żeby mieć tego zielonego ptaszka na tym. Także to jest naprawdę bardzo fajne, taki bym powiedział easter egg. Także jeśli chodzi o komponenty, to tutaj do niczego nie można się przyczepić. Powiemy sobie też trochę o regrywalności, ponieważ regrywalność no jest, wydaje mi się, że największym atutem tej gry. Ponieważ tutaj mamy w wersji tej pudełkowej 20 zagadek i 20 zagadek, no jeden powie, że no to już jest trochę regrywalności, to jest trochę grania. No ja bym powiedział, że nie do końca, ponieważ 20 zagadek możemy tak naprawdę na dwa podejścia zrobić. Jeśli ktoś się uprze, to nawet za jednym razem może sobie to wszystko ograć. No i tutaj chcąc nie chcąc musimy wejść na stronę, która jest naprawdę tak samo chyba minimalistyczna w tym jak wygląda, tym jak się prezentuje, tak samo jak tutaj ta fizyczna wersja. Trochę ma właśnie taki vibe takich starych stronek internetowych, ale działa bardzo fajnie i tam po prostu macie nieskończoną ilość kolejnych zagadek, nawet macie daily challenge, czyli macie codzienne wyzwania. No po prostu tam są generowane te zagadki. Podejrzewam, że znowu przez program komputerowy, a nie przez człowieka. Bardzo wątpię w to, że rzeczywiście ktoś siedział i ktoś wymyślał wszystkie te karty, żeby dopasować tutaj, żeby okej, tutaj damy ptaszka, tu damy to, żeby spasowało nam się. Nie ma takiej opcji, żeby te wszystkie pytania, żeby te wszystkie zagadki wymyślał człowiek. Na pewno, oczywiście, człowiek zaprojektował całą tą grę, ale to jak te odpowiedzi i te, przede wszystkim te tutaj sloty się zazębiają i dają nam odpowiedź, no to musiał zrobić program. Człowiek nie ogarnąłby czegoś takiego. Ale właśnie regrywalność. Także jak widzicie tych tutaj kart weryfikacji, tych różnych tutaj kart kryteriów jest cała masa. I też to jest fajne, że mamy różne poziomy trudności. Jeśli chodzi o poziomy trudności tutaj, które mamy, to bodajże zagadki od 1 do 16 są takie prostsze. Później pojawiają się zagadki trudniejsze. No okej, już od 8 zagadki pojawia się tutaj więcej kart kryteriów, ale właśnie od 16 to już jest jazda bez trzymanki, ponieważ ich jest aż od A do F. Czyli oczywiście wszędzie tutaj leżą różne karty kryteriów, ale uwierzcie mi, że to, co jest tutaj, co instrukcja mówi, że jest bardziej skomplikowane, to nie jest bardziej skomplikowane w porównaniu do tego, co możecie znaleźć na stronie internetowej. I być może teraz właśnie z regrywalności przejdziemy sobie do zasad. I tutaj sprawa się trochę komplikuje, ponieważ zasady, wydawałoby się, że te zasady, masło maślane, super odhaczone, że te zasady są proste, ponieważ musimy tylko sprawdzić, co jest na takim weryfikatorze, no i zadawać pytania. I no tak, z zasady to jest proste, ale to, co jest skomplikowane, to jest, żeby zatrybić, załapać, o co tutaj wchodzi właśnie w tym zadawaniu pytań. I tak jak mówiłem na samym początku, ja z tym miałem problem, a jak grałem w rozgrywki z Marią, to jak podawałem jakiś kod, ponieważ odgadywałem już ten kod przez pierwsze dwie czy trzy zagadki, no to Maria się denerwowała, że ona ma inne liczby i jej wychodzą dobrze. Ja mówię, no jak, przecież to nie jest możliwe. I wychodzi na to, że ona źle interpretowała to, w jaki sposób się zadaje te pytania. I to po prostu musi nam kliknąć, na to po prostu musimy wpaść i jak dobrze, jak prawidłowo zadawać te pytania i czasami nie będzie to takie, powiedziałbym to intuicyjne, nie będzie to intuicyjne, no i czasami popełnimy błąd, a jeśli popełniamy błędy i właśnie mówiąc tu ogólnie o zrozumieniu zasad i o trudności, skomplikowaniu rozgrywki, jeśli popełnimy jeden błąd, to niestety wszystko nam tutaj się rozwali, no i cóż, będziemy się wkurzać, ale to będzie tylko nasza wina, że coś mogliśmy źle sprawdzić.
Sama trudność rozgrywki tutaj jest na bardzo satysfakcjonującym poziomie, jeśli ktoś lubi takie właśnie gry, no nie do końca dedukcyjne, ponieważ tutaj dedukcji nie ma, tu jest tylko logiczne myślenie, więc jeśli ktoś właśnie lubi takie łamigłówki matematyczne na logiczne myślenie, ktoś lubi sobie różne, nie wiem, wykreślać sudoku, odnajdywać przeróżne kody, to gra tutaj jest naprawdę super i nawet te wyższe poziomy trudności, o których wspomniałem, co są na stronie internetowej, mogą tutaj dla nas być fajne. Jeśli chodzi o to, co tam się znajduje, no to między innymi możemy sobie włączyć takie hardkorowe tryby, że jeśli chodzi o te karty weryfikatorów, to tak naprawdę nie wiemy, które karty przypisane są do którego weryfikatora. Mamy je w ogóle oddzielnie i nie dosyć, że musimy dedukować to, co tutaj w podstawowej wersji gry, to także musimy wydedukować, która karta weryfikatora pasuje oczywiście do weryfikatora. Inny tryb rozgrywki mówi też, że przy każdym weryfikatorze znajdują się dwie karty. I uwaga, tylko jedna mówi nam prawdę. Także jeśli ktoś lubi takie właśnie bardzo już logiczne myślenie na bardzo wysokim poziomie i lubi, jak palą mu się zwoje mózgowe, to może być naprawdę super. No to jest po prostu wyzwanie wtedy, tak? Przechodząc dalej do tego, jak sama gra się skaluje. I tutaj muszę powiedzieć, że tak jak pudełko mówi, że jest to gra od 1 do 4 graczy, to ja uważam, że jest to gra maksymalnie na 2 graczy, no chyba, że mamy całą ekipę, która myśli logicznie na podobnym poziomie i której nie przeszkadza brak wzajemnej interakcji, ponieważ ja tutaj słyszałem wiele razy u niektórych recenzentów bardziej zagranicznych, że możemy w pewien sposób grać nad stołem, że możemy patrzeć, co robią inni gracze, że ja robię swoje, ale patrzę na kogoś innego, że o, zrobiłeś taki i taki kod, spytałeś się maszyny to i już nie wróciłeś do tego z innym kodem, czyli to ci wypluło jakąś odpowiedź, która miała rzeczywiście dla ciebie znaczenie. W naszych rozgrywkach absolutnie tego nie było. Każdy patrzał na siebie, a to, co inni robili, sobie wpisywali, kombinowali, jakie numerki robili, no to my nie mieliśmy absolutnie żadnego zainteresowania w tych ich działaniach. Każdy robił swoje, każdy zajmował się swoją planszetką i swoimi kodami. I teraz, jeśli gramy właśnie na więcej osób i to nam nie przeszkadza, każdy lubi sobie taką trochę, powiedziałbym to, pasjansowatą grę, także każdy sobie sam układa swojego pasjansa i nie obchodzi nas to, co robią inni, to według mnie to jest bardzo właśnie taka fajna gra logiczna. Jeśli na przykład gramy w 2 osoby, no to już wtedy troszeczkę może to działać, że dobra, ja widziałem, że Maria zrobiła jakiś kod, potem do tego nie wróciła. Okej, tutaj przy 2 osobach jeszcze się mogę zgodzić, ale ta gra zdecydowanie najbardziej działa pod rozgrywki solo. No i tutaj muszę powiedzieć, że nawet solo, jeśli ktoś lubi takie logiczne łamigłówki, no to solo to naprawdę to świetnie się sprawdza i te nawet daily challenge na stronie internetowej świetnie się sprawdzają, że na przykład rano do kawki robimy sobie zadanie i tyle, tak? Zamiast wykreślania właśnie tego sudoku rozkładam sobie to, zamiast rozwiązywania krzyżówki układam sobie to i jeśli już znudzę się tym, wybieram sobie wyższy poziom trudności, no i to jest po prostu taki challenge, to jest takie wyzwanie od siebie dla siebie i na tym właśnie poziomie to jest niezwykle satysfakcjonujące i ja uważam, że właśnie na tym poziomie to jest bardzo dobra, a wręcz nawet genialna gra. No i tak naprawdę wydaje mi się, że już możemy przejść sobie do jakiegoś podsumowania. Także podsumujmy sobie to wszystko, co my sądzimy, co ja, co Mary myślimy o maszynie Turinga. Jeśli chodzi tutaj o komponenty i klimat, to jeśli ktoś tak naprawdę się uprze, jeśli ktoś zna ten cały temat maszyny Turinga, programowania i tak dalej, może coś tu zauważy, chociaż dla nas ta gra, no tak naprawdę nie ma klimatu, ponieważ to jest logiczna łamigłówka. Tutaj nie musi być dla nas klimatu, my tutaj klimatu po prostu nie potrzebujemy. Jeśli chodzi o komponenty, to jest to naprawdę na bardzo fajnym poziomie, jest to bardzo fajnie zrobiona gra i super, że właśnie jest taki innowacyjny system tych wszystkich wycięć, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa. Jeśli chodzi o zasady, to pomimo tego, że one są proste, no to nie są czasami przy pierwszych rozgrywkach, nie są intuicyjne. Musimy się tego nauczyć. Musimy się nauczyć, jak zadawać maszynie pytania. Oczywiście, jak już później dojdziemy sobie do trudniejszych pytań i pojawiają się nam
inne te karty kryteriów, to niektóre karty kryteriów, no właśnie, nie są intuicyjne. Ja akurat z jedną kartą kryteriów też nie do końca wiedziałem, na jakie pytania odpowiada, jak jej zadawać pytania, więc akurat z tą kartą łamigłówki sobie pomijaliśmy, bo już nie chciało mi po prostu się wchodzić na BGG i czytać, jaki dokładnie jest opis poszczególnej jednej karty kryteriów. Poza tym, jak załapiemy to i to nam kliknie, no to nie powinniśmy mieć tutaj z tym problemu. Jeśli chodzi o regrywalność, regrywalność tutaj jest nieskończona. Przejdziemy to, co mamy w książce, wchodzimy sobie na stronę internetową i tego po prostu mamy 100 milionów. Jeśli chodzi natomiast o skalowanie i tak naprawdę najważniejsze pytanie, dla kogo przeznaczona jest gra Turing Machine? No to ja uważam, że głównie w naszym przypadku dla nas, głównie jest to gra solo, ewentualnie jeśli mamy jedną osobę do grania albo nawet więcej osób, ale nie przeszkadza nam brak tej wzajemnej interakcji, nie przeszkadza nam, że każdy robi swoje. I oczywiście bardzo ważny aspekt, jeśli wszyscy mamy, powiedzmy to, podobny poziom logicznego myślenia, ponieważ inaczej będziemy się przy tej grze naprawdę męczyć. Jeśli trafimy trzech mózgowców i ktoś będzie zawsze potrzebować jednego, dwóch, trzech pytań lub nawet rund więcej, żeby dojść sobie do prawidłowej odpowiedzi, no to nie będzie czuł satysfakcji z tej gry, że wszyscy inni zgadują przed nim. Okej, można to grać właśnie jako solo, jeśli ktoś ma z tym problem, że skoro inni zgadują szybciej, no to ja się czuję głupiej, tak? Ja się czuję, że się czuję jak idiota, no bo zawsze nie nadążam za innymi w zgadywaniu, tak? To dla takich ludzi to właśnie jest gra solo. Jeśli chodzi o moje rozgrywki, moje i Marii, no to możemy tutaj spokojnie grać w dwie osoby. Ja z miłą chęcią do tego usiądę z moją żoną na dwie osoby, ponieważ zazwyczaj było tak, że w tej samej turze mieliśmy kciuki w górę, a tak naprawdę my już na dwie osoby nie mieliśmy kciuków w górę, tylko pisaliśmy sobie i mówiliśmy: masz kod? Mam kod, okej. Okay. No to jaki jest kod? Tak, taki, taki. Masz to samo? Tak. I właśnie najczęściej kończyło się tak, że mieliśmy takie same kody, tylko to, że czasami zgadywaliśmy w inną ilość tych zapytań do maszyny. Ale tak jak mówiłem, jeśli komuś podoba się cały ten koncept, a przeszkadza mu właśnie to, że zawsze jest do tyłu względem kogoś innego, to jest wręcz, powiedziałbym, że genialna i idealna gra do solo. Nawet mógłbym powiedzieć, że tak jak Panda bardzo ładnie 3, powiedział, 5. że takie planszówkowe spa, że nie interesuje mnie ilość tur, ile pytań zadam, tylko interesuje mnie koniec końców ten wynik, czyli oczywiście ludzie, którzy w pracy układają sobie przez cały dzień pasjansa, mają na to czas, robią to powoli, to tutaj może być to samo, nie musi być to właśnie rozgrywane na czas, że kto pierwszy, ten lepszy. Jednak jeśli jesteście takimi graczami, którzy wolą troszeczkę większą interakcję, tak jak my, jak do nas przychodzą goście, tak, gramy w 4 albo więcej osób, no to taka gra tutaj nie do końca siada. Jeśli chcielibyśmy takie gry właśnie dedukcyjne, logiczne, gdzie powiedzmy przykładowo, mamy jakiś kod, musimy odnaleźć, no powiedzmy kod, tak? Kod lub pewne kryterium, zaraz podam konkretne przykłady, ale jest większa interakcja pomiędzy graczami, gra mniej, może trochę działa i mniej ma takie odczucia jak program komputerowy, tylko jest taka właśnie troszeczkę bardziej gamerska, no to według mnie tutaj bardziej by siadło poszukiwanie planety X. Tam powiedzmy, że to odgadywanie tego hasła działa podobnie, czyli tam akurat lokalizacji planety X, no ale mamy tą większą interakcję. Płacimy czasem za swoje tury, patrzymy bardziej, co robią inni gracze i tam właśnie dla nas, na większą ilość osób, działa to zdecydowanie lepiej niż tutaj. Jeśli zaś szukamy takiej gry, gdzie bardzo nam zależy na tym, żeby patrzeć, co robią inni gracze, że okej, ja mam swój jeden kod, ale ktoś ma swój kod i ktoś ma swój kod i ja muszę wydedukować kody innych i połączyć z tym, co ja mam u siebie, żebym dostał prawidłową odpowiedź, no to według mnie w takim towarzystwie, jeśli lubicie właśnie coś takiego, no to wtedy najbardziej chyba siądzie Kryptyda. My zatem, ja i Mary, na większą ilość graczy chętniej usiądziemy do Planety X, chętniej usiądziemy sobie na przykład do Kryptydy, a jeśli chodzi o rozgrywki solo czy rozgrywki dwuosobowe, jak po prostu mamy czasami nawet wolne 10-20 minut, ponieważ pojedyncze rozgrywki tutaj robi się jak z automatu, to z miłą chęcią będziemy sobie wyciągać właśnie maszynę Turinga. I to było moje podsumowanie. Dajcie znać, czy zainteresowałem Was tą grą, dajcie znać, czy może już macie maszynę
Turinga, czy ją ograliście i przede wszystkim jakie są wasze wrażenia z tej rozgrywki. Czy też uważacie, że jednak jest to gra troszeczkę bardziej solo, ewentualnie dla dwóch graczy. A tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli podobał wam się ten materiał, to zostawcie lajka, zostawcie komentarz, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia.